Moja kolej! Nie, kobuda jest mój! Nie, dzisiaj ja! Nieźle, ale wytrzymam. Hasło? Ale kto? Ja! Oczywiście. Całą noc stałeś za drzwiami, żeby zrobić na nas takie wrażenie? Nie. To dlaczego wyglądasz, jakby ci pęcherz miał wybuchnąć? Za dużo czasu marnujecie przy komputerze. Powinniście się bawić w ogrodzie. Mam dziwne wrażenie, jakbym słyszał naszą mamę. Wasza matka nie ma z tym nic wspólnego. Dzisiaj ja biorę na siebie rolę złego policjanta. Przeczytaj to, bo inaczej będziesz spać na kanapie. Przepraszam, ale wiecie, że czasami potrafi być wredna. Wszystko słyszę! Przecież moja kolej! Hej! No weź! Obiecałem! Pisz słowo hasło! To nie może być skomplikowane! Ruszmy głowami! Podpowiedź: ulubione dziecko. Auć. Nie gniewaj się, głupia sprawa. No co jest? Naprawdę? Tak, chwila. Totalnie mnie przerasta. Chciałbym podziękować moim rodzicom i agentowi. Jeżeli to nie ty i nie ja, to kto może być ulubionym dzieckiem? Anais! Kto jest ulubionym dzieckiem, jeśli nie ja i Darwin? Co to ma być? Zwycięski taniec! Złamaliśmy hasło! To nie ma znaczenia. Nic nie rozumiesz? Anais jest ulubionym dzieckiem. Tak, ale... A to co? Taniec smutnych dzieci. A, okej. Dobra, zrobimy tak, żebym ja był ulubionym. Najpierw trzeba... Czekaj, dlaczego ty masz być ulubiony? No, dlatego, że ty, no wiesz, praktycznie jesteś... Widzisz, z biologicznego punktu widzenia adoptowany. Rozumiesz? Nie, kompletnie nie rozumiem. Może mi wytłumaczysz? Chodzi o to, że już jesteś moim ulubieńcem, jasne? Wiedziałam, że to kupi. A nie chcę. Tak czy inaczej, nie ja jestem wrokiem. Zobacz, jak tam zgrywa niewiniątko. Ona wie, że jest ulubiona. Może jednak trochę przesadzamy. My przesadzamy? Darwin, oni nawzajem kończą swoje... Kanapki! Co? Nie, zdania raczej. Kochanie, mogę skończyć twoją... Kanapkę? Jasne. Na razie. I kanapki też? O nie, to jest totalnie... Swoje zdania! To niesprawiedliwe. Dlaczego ona ma być ulubionym dzieckiem? Może po prostu jest dla taty miła? To my bądźmy jeszcze milsi. Pójdę sobie zrobić kanapkę. Proszę, tato, usiądź. Ja ją zrobię. A nawet lepiej, przyniosę ci ją. Czekajcie! Odstawcie mnie! Szybko, posadź go na krześle. O, sorki, panie tato. Przepraszam, że musiałeś czekać. Proszę bardzo, mega kanapka wielowarstwowa. Oczywiście, że na nią zasługujesz. Proszę, pomożemy ci. Chyba próbuję coś powiedzieć. Przepraszam, jest trochę za sucha. Dodamy nieco majonezu. Gumball, on się dusi. Trzeba zastosować chwyt Heimlicha! Nie mogę, jest za gruby! Nieładnie tak kogoś przezywać. Jest odrobinę większy niż wszyscy. Na stół! 3, 2, 1! Tato, na przeprosiny za kanapkę przygotowaliśmy ci kąpiel. Nie chcę teraz się kąpać. Nie musisz dziękować. Wskakuj i tyle. No sam nie wiem. Te świece, no i mydło na podłodze chyba nie są...